z notatek Jakuba. Nazwisko nieznane. 24 sierpnia 1956 roku. Niedawno zakończyła się wojna w naszym kraju, lecz nadal coś się dzieje niepokojącego. Wszyscy mówią o zjawie odwiedzającej nasze lasy, która wybija wszystkie zwierzęta. Moim zdaniem to tylko PRL. 25 sierpnia 1957 roku. Rok później ciągle nawiedza nas ta zjawa, lecz nikt jej nie widział. 26 sierpnia 1957. Przechadzałem się ciemniejszą stroną lasu razem z moją dziewczyną. Ptaki śpiewały jak gdyby na ostatnim oddechu. Coś zawyło przerażliwie. Moja dziewczyna Kasia wtuliła się we mnie. Bała się. 30 minut później. Nie mam pojęcia, co się stało. Kasia padła na ziemię i zaczęła się trząść. Po chwili wstała z nienaturalnym uśmiechem na ustach, mówiąc: to co? Idziemy stąd? Czeka cię noc pełna przygód. Pociągnęła mnie za krawat w stronę naszego domku nad jeziorem. Plamy krwi zakryły resztę zdania. Z notatek milicji. Odnaleźliśmy dwa ciała w stanie mocno zmasakrowanym. Chłopaka z wyglądu na około 25 lat i dziewczynę z wyglądu na 30. Obydwa ciała miały odkrojone łokcie i kolana. Brzuch dziewczyny był w stanie otwartym. Brak jelit, żołądka, płuc i serca. Z jej żył wydobywała się czarna maź. Chłopak miał odcięte palce u stóp. Oczy kobiety, źrenice i tęczówki były całkowicie czarne. Czerń powoli rozprzestrzeniała się wokół oczu, przemieszczała się, kolorując poliki i płat czołowy w kolor czarny. Kobieta się poruszyła, wydała jęk, zaczęła wymiotować czarną mazią, po czym krzyknęła, że ona nadchodzi. Po dochodzeniu milicji wiemy, że mężczyzna, jak i kobieta byli wyznania satanistycznego, więc owe obrażenia mogą być spowodowane nieudanym egzorcyzmem. Nagle obydwu milicjantów podniosła owa dziewczyna, wyszeptując: oni słyszeli mój czarny krzyk, a wy zobaczycie me czarne oczy. Żaden z przyjaciół was nie zaskoczy. Ja was zabiję, a wy zabijecie, bo taka ma wola w tym świecie. Ja opuszczam jej ciało i idę do was, bo skończyły się wasz czas. Dwójka policjantów padła na ziemię, a czerń zmieniła ich oczy, tak jak miała ich nowa siostra. Ciemne oczy miała, choć tego dziewczyna nie chciała.